niesprzyjające warunki wywoływały nagle Boży ogień gdzieś, który się zapalił i płonął i nie można go było zatrzymać. Tak naprawdę, kiedy Luter powstał, żeby zdecydować i powiedzieć, tak, oto stoję i stąd się nie cofnę, to wcale nie było jasności w Europie i nagle wszyscy byli otwarci, powiedzieli, Luter, nareszcie my tak czekaliśmy na Ciebie. No nareszcie Ty powiedziałeś, że tylko Jezus, tylko Biblia, tylko wiara. No my czekaliśmy, nie mogliśmy się doczekać. Papież powiedział, no świetnie Luter, no ja nie wpadłem na to, Ty wpadłeś, może Ty zajmiesz moje miejsce. Nie było tak wcale. Amen? Było ciemność. Były warunki bardzo niesprzyjające. Tak naprawdę on powiedział, co powiedział i gdyby nie ludzie, którzy go ukryli, to najprawdopodobniej mógłby stracić życie. Bóg wykorzystał sytuację, która tam była. Bóg wykorzystał wtedy okoliczności, które były, niechęci wobec cesarstwem, a papiestwem, żeby ochronić swojego sługę. Dlatego, że jak Bóg coś chce zrobić, kochani, to nikt go nie zatrzyma. Amen? Pomyślmy o tym. Jeżeli Bóg by zaplanował, a ja wierzę, że Bóg zaplanował, żeby użyć nas w tym mieście i coś zrobić z tym miastem, to tak naprawdę pomyślmy, co go może zatrzymać. Nic go nie zatrzyma. Nie ma takich okoliczności, nie ma takiej ciemności, nie ma takiej presji, nie ma takich, takich trudnych sytuacji, że Bóg, no, no przykro, chciałbym, ale nie mogę. Tak? Ktoś mówi, nie chcę, ale muszę, a Bóg mówi, chcę, ale nie mogę. Nie! Bóg może wszystko. Pomyślmy. Bóg może wszystko, amen? Naprawdę okoliczności zewnętrzne nie są dla Niego problemem. Niewierzący król. Co to za problem, że niewierzący król? A co to za problem, że ktoś go nie zna? A co to za problem, że władcy są niewierzący? A co to za problem, że Polska jest w ciemności? Oczywiście to jest problem, bo to jest niewłaściwa rzecz. Bóg, ja jestem przekonany, w swoim sercu płacze, że ludzie są daleko od Niego. Ale tak naprawdę Bóg może potrząsnąć wszystkim. O, Bóg jest Bogiem. Bóg jest Bogiem. On wszystko może odmienić. Bóg może zrobić wszystko. Kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy, czy nawet ja mówiłem to świadectwo wiele, wiele lat temu. Pamiętam, jak zaczynaliśmy karmić tutaj głodnych. Dzisiaj sytuacja jest całkiem inna, bo przynajmniej 2 albo 3 stołówki dla biednych ludzi są w mieście i nie ma, tak przynajmniej mi się wydaje, nie ma co dublować rzeczy, które funkcjonują jakoś. Zresztą te stołówki funkcjonują przeciw nam, tak bardziej to czuję, niż dla tych biednych. Ale to nic, poseł Paweł mówi, nie ma znaczenia, czy słusznie, czy niesłusznie, czy z gorliwości, czy może z przekory, aby Ewangelia była zwiastowana. Amen? Więc nie ma znaczenia, czy z przekory przeciwko nam. Najważniejsze, że ludzie są karmieni. To my nie będziemy z tym walczyć. Ale pamiętam, jak pierwszą pomysł mieliśmy, żeby zrobić stołówkę w Giżycku. Żeby ludzi, którzy są głodni, żeby zaprosić, żeby codziennie mogli jeść. Najpierw niedzielne obiady, nie wiem, czy pamiętacie, niedzielne obiadki mieliśmy tutaj, a później zdecydowaliśmy, że codziennie będziemy karmić ludzi. Pamiętam, jak poszedłem z jedną osobą z kościoła od nas do burmistrza, żeby o tym porozmawiać. I zapukaliśmy do niego, do sekretarki, ona tam poprosiła go, on wyszedł i powiedział przy wejściu, nie wpuszczając nas. Się przywitał i mówi, z wami interesu nie zrobię. Żeby była sprawa jasna. My stanęliśmy w drzwiach, on mówi, żeby była sprawa jasna, z wami interesu nie zrobię. A ja mówię do niego, nie po interesie, a może kawę się napiję. O, możemy się napić. Więc usiedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o nim, o sytuacji, o okolicznościach. I na końcu wychodziliśmy i on nam zaproponował więcej, niż myśmy go prosili. Zaproponował za obiad, że zapłaci więcej, niż poprosiliśmy. Ja wychodząc mówię do niego, a mówił pan, że interesu nie zrobiliśmy. On mówi, sam nie wiem, jak to się stało. No rzeczywiście, taki miałem plan. I to nie jeden taki przykład, ale tak naprawdę Bóg może wszystko zmienić. Amen? I okoliczności nie są dla Niego problemem. Nawet jakieś twarde serce, jakiś kamień, to nie jest dla Niego... Bóg może dotknąć człowieka, wierzącego, niewierzącego. Bóg może władców dotknąć, a nawet jak ktoś będzie oporny i przeciwko niemu, to Bóg kogoś innego z boku powoła. Nie ma problemu dla Boga. To nie jest dla Boga problem. Okoliczności,
sytuacja, nie wiem, materialna, duchowa, polityczna, to nie jest problem do Boga. Ale co jest dla Boga najważniejsze, dzisiaj chciałbym, żebyśmy patrzyli. Co ma dla Boga naprawdę wartość? I poczytajmy kilka innych wersetów. Dziewiąty rozdział, trzy pierwsze wersety. Jesteśmy w miejscu, kiedy naród izraelski wrócił, czy został wypuszczony z tej niewoli. I wrócili, żeby budować świątynię. Wrócili, czy wracają, aby odbudować to, co zostało zniszczone. I czytamy dziewiąty werset, dziewiąty rozdział, pierwszy werset. Gdy to zakończono, przystąpili do mnie naczelnicy i rzekli: lud izraelski oraz kapłani i lewici nie stronili od ludów tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Chetyjczyków, Peryzyjczyków, Jebuzejczyków, Amonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów, a tak, że święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. Gdy usłyszałem te słowa, rozdarłem swoją szatę i płaszcz i rwałem włosy z głowy ze swojej głowy i brody i usiadłem przybity. I to jest jakby taki obraz czy spojrzenie proroka. Prorok, kiedy już Bóg dotknął tego władcy. Bóg zrobił coś, co wydawało się absolutnie niemożliwym, żeby się wydarzyło. Bóg wypuścił, czy sprawił, że władca wypuścił lud izraelski z niewoli. To nie było dla Boga przeszkodą, czy to nie było jakby problemem numer jeden. Ale nagle to widzimy przez proroka, że problemem numer jeden to było to, że ludzie zerwali z nim relacje, zerwali z nim społeczność, że ludzie zerwali kontakt z nim, bo czytamy, że oni żenili się, brali sobie kobiety obcoplemienne. Mało tego, nie stronili od obrzydliwości tych wszystkich plemion, czyli to, co nienawidził Bóg. Z jednej strony w jakiś sposób służyli Bogu, ale z drugiej strony robili te rzeczy, które Bóg nienawidził. I tak naprawdę nie był Bóg, czy Bóg nie był dla nich numerem jeden. Bóg, który stworzył ich, który powołał ich, który dał im życie, ale też ten, który dał im pewne poselstwo i powołanie, nie był dla nich numer jeden. Oni sprzęgli się z innymi rzeczami, zaczęli robić też inne rzeczy. Obrzydliwości Bóg mówi przez proroka. I to było załamujące. Prorok mówi, że gdy się o tym dowiedział, gdy jakby zdał sobie z tego sprawę, gdy jakby zrozumiał, to przyszło do niego, bo przecież najprawdopodobniej to widział, ale nagle przyszło to do jego serca, do jego życia. I mówi, gdy przyszło to do mnie, to zacząłem rwać swoje włosy z głowy, z brody i padłem przybity. I coś wam powiem. Ja wierzę, że tak naprawdę to okoliczności nie mają żadnego znaczenia. Wiecie, sytuacja nie ma żadnego znaczenia. To, w jakim miejscu my jesteśmy w tej chwili, w sensie ile posiadamy, ile mamy mądrości, ile wiedzy, nie ma żadnego znaczenia. To ma znaczenie. Czy jesteśmy blisko Niego? To ma znaczenie.